Bo wiesz, Andrzej, tam jest taki fajny ogrodek, plac zabaw, bajtle się mogą pobawić, także idzie sobie też posiedzieć na dworze. No i fajnie, fajnie, że dążyła, bo zaczynamy drugą część programu i wszystko to możecie obejrzeć i posmakować fajne dania w restauracji Gospoda w Niedobczycach. Skieraj Was bardzo serdecznie witamy w drugiej części programu Niedziela po Naszemu, a teraz już zaproszamy do wysłuchania kolejnej porcji życzeń. No i pierwsze życzenia w tej części programu polecam do pani Elżbiety Dziedzic z Piekar Śląskich, która będzie obchodzić urodziny 27 czerwca. I znów, jak co roku, nadszedł dzień urodzin. Dzień, jakich przed Tobą jeszcze bardzo wiele. Dzień szczęśliwie spędzonych wielu miłych godzin, gdy dookoła rodzina i dobrzy przyjaciele. Zawsze spoglądaj w przyszłość z wiarą i nadzieją. Niech Cię nie zrażają największe trudności. Ludzie dzięki Tobie niech się często śmieją, bo to najlepsza droga do szczęścia i radości. Tego życzą Dorota, Stasia, Marysia, Czesia z Andrzejem i Zenek z Danką. Uwaga, Wodzisław, osiedle Piastów, 27 czerwca kolejne urodziny obchodzić będzie Weronika Przybyłek. Dziś jest taki dzień, w którym smutki idą w cień, a marzenia się spełniają i otuchy Tobie niech dodają. My składamy Ci życzenia szczęścia, zdrowia, powodzenia i życzymy Ci radości oraz życia bez przykrości, żeby każdy dzień był taki, w którym słonko daje znaki. Najserdeczniejsze życzenia składają mąż Szymon, synem Konradem, rodzice Gabriela i Bolesław Salamon oraz siostra Mariola z bratem Rafałkiem. No i już słuchamy pieśniczki. Takie dni, w których Twój czas biegnie wstecz. Zastanów się, czy warto wciąż za nim biec. Nie jesteś sam, wokół przyjaciół swych masz. Powiedz, że chcesz z nami przeżyjesz to jeszcze raz. Razem z nami do słońca wybierz się, po to, żeby zrozumieć, kim się jest, po to, żeby zapomnieć chwile złe i jak dzieci niewinnie sobą cieszyć się. Razem z nami pokochaj życia smak, razem z nami zaśpiewaj jeszcze raz. Twych masz cały świat. Co z tego, że czasami w twarz wieje wiatr. Do przodu żyj, na to pozwala ci czas. Nie jesteś sam, z nami przeżyjesz to jeszcze raz. Razem z nami do słońca wybierz się, po to, żeby zrozumieć, kim się jest, po to, żeby zapomnieć chwile złe i jak dzieci niewinnie sobą cieszyć się. Razem z nami pokochaj życia smak, razem z nami zaśpiewaj jeszcze raz. Nic już więcej nigdy nie
21 czerwca 65. urodziny obchodził Janusz Chlebik z Pszowa. Z tej okazji składamy serdeczne życzenia. Długich lat życia w szczęściu, zdrowiu i radości. Pogody ducha i nadziei na lepszą przyszłość. Dużo uśmiechu i żartów oraz wspaniałych przyjaciół. Wszystkiego dobrego życzą Tobie żona Zosia, córka Beata z mężem Hubertem, córka Asia z mężem Michałem, teściowa Gertruda oraz wnuczki Patrycja, Julka i Ania. Córce Irenie, z okazji 60. Geburtstagu winszuję Ci ciepła i zrozumienia od bliskich, bo familio to je ta przystanie na morzu. Do Kerry zowdy możesz się schować, jak wieje wiatr i gradem ciepie. Niech Ci pomboczek błogosławi, winszuję Ci dziś, o co byś se żyła po leku, realizowała kaj ino se zapragniesz i uśmiechała się wszędy i do wszystkich. Tego życzy tata Szymon. Piosenkę zaśpiewają kamraty. Jak co roku się zjedzie rodzina, z utęsknieniem już czekasz na ten dzień. I nieważne, że czas tak szybko mija, ważne, że wszyscy znowu razem są. Będą śpiewy, toasty i życzenia, dużo wspomnień, dowcipy będą też. Zawsze chętnie spotyka się rodzina, kiedy w domu twym urodziny są. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy Ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz Twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te
Jeszcze raz niech se do pozor Janusz Chlebik z Pszowa, kiedy 21 czerwca obchodził swoje 65. urodziny. Z tej okazji wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, samych pogodnych i szczęśliwych dni. A tego wszystkiego życzą siostra Małgosia z Giemkiem, brat Stefan, brat Rysiek z Anielą i ciocia Halina z Borken. I są też pozdrowienia dla prowadzących, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Pięknie dziękujemy. Zaś 20 czerwca swoje urodziny obchodził pan Alojzy Kopiec ze Świerklan. Więc z tej okazji 74. rocznicy urodzin dla kochanego męża, taty i dziadka bukiet wspaniałych życzeń. Zdrowia, uśmiechu, szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności składają żona Krystyna, syn Marek, córki Kasia i Marysia z mężem Wojtkiem oraz wnuczki Liliana i Aleksandra. Piosenkę zaśpiewają Bernadeta Kowalska i Mariusz Kalaga. Tak w nocy jak za dnia, nareszcie ty i ja. Szczęściu oddani, przez los wybrani, to właśnie my. Dziś uwierzyłam ci, proszę zaufaj mi. Niech już się stanie, co nam pisane o nas. Zaraz nadejdzie dla nas ta najważniejsza. Szczęścia łzy, skarbie dziękuję ci. Kwiaty w wazonie, splecione dłonie to my. Dajcie pozór w Świerklanach przy ulicy Granice. 27 czerwca Ewa i Józef będą obchodzić swoja 30. rocznica ślubu. Kochanym, drogim naszym sercom, rodzicom i dziadkom z okazji pięknego jubileuszu, jakim są
perłowe gody, życzenia błogosławieństwa Boga, miłości i dalszych długich lat życia w zdrowiu składają córka Sandra z mężem Rafałem, wnukami Brianem i Miją, córka Żaneta z mężem Bartoszem, wnukami Lenę i Wiktorem, syn Mateusz z żoną Magdaleną, wnuczką Amelią. No a teraz życzenia z okazji jubileuszu 40-lecia ślubu. Na 40 lat dzisiaj rocznica obchodzą Olesie, ci z Ligoty, to chyba wiecie. Razem są ze sobą już 40 lat. Ich miłość gorąca, a nie chłodna jak szklok. Mietek poderwał Graciela na Gwiazda Roka, a wesele sponsorował lokal Foka. Potem Patrycja przyszła na świat, wyrosła z niej frelka piękno jak kwiat. Następnie we chałupie się Łukasz pojawił i zaś rodziców w radość wprawił. Ta dwójka bajtli już odchowali, teraz se opieka pies Hugo chwali. Graciela nigdy zazdrosną nie była i Mietka co tydzień na granie woziła. On wiedział, że będzie wracać piechotą, jak dmuchnie co innego niż swój saksofon. Kieś ino rodzice, teraz i też dziadkowie, najlepsi we świecie, każdy z wnuków to powie. Przez cały tydzień ich uważnie wachują, a we piątek wieczór pod napięciem fajrują. Ich miłość wielko już tak długo trwa, oby przeżyła jeszcze 100 lot. Na koniec tego wiersza, nieco żartobliwego, chciałbym wam winszować wszystkiego najlepszego. Co byście się durch tak szczęśliwie kochali, każdego wokół tą miłością zarażali. Spełnienia marzeń i wszystkiego dobrego, a przede wszystkim to zdrowia końskiego. Tego powyższego i obfitości wszelakiej życzą szuliki i częstują buziakiem. Do życzeń dołączymy oczywiście dedykację muzyczną. Śląska, dobrze się z tobą szło. Jak blask latarynki świeciłaś nam przez noc. Wierna dziewczyno śląska, wierna jak nasza pieśń. Maryjonie, o słonku czerwonym, co tutaj gorzeje. Wierna wiosneczko śląska, musimy ciebie dziś. Jak piwo posmakować, jak złote słonko pić. Niech zagra nam muzyka, niech rośnie nad nami. Jak las kalinowy, jak sadek wiśniowy, gdzie my się kochamy. Niech zagra nam kapela, jak grała. Wszyscy się weselą, niech kwitnie stara pieśń. Wierna wiosneczko śląska, musimy ciebie dziś. Jak piwo posmakować, jak złote słonko pić. Thank you.
kwiatek wiśniowy, gdzie my się kochamy. Niech zagra nam kapela, jak grała nam co dzień. Niech wszyscy się weselą, niech kwitnie stara pieśń. Wierna wiosneczko śląska, dobrze się z tobą szło. Jak blask latarynki świeciłaś nam przez noc. Wierna dziewczyno śląska, wierna jak nasza pieśń. O rozmarionie, o słonku czerwonym, co tutaj gorzeje. Niech zagra nam muzyka, niech rośnie nad nami, jak las kalinowy, jak sadek wiśniowy, gdzie my się kochamy. Czwartego czerwca swoje 80. urodziny obchodzi Stanisław Chmura z Rybnika Boguszowic. W tym uroczystym dniu Twoich urodzin przesyłamy szczere i serdeczne życzenia. Długich lat życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Tego życzą Ci żona Barbara, córki Janka i Iwona, zięć Ryszard oraz wnuki i prawnuki. Dziś swoje 70. urodziny obchodzi pani Cecylia Szymiczek z Jejkowic. W tym uroczystym dniu Twoich urodzin szczere i serdeczne życzenia. Długich lat życia przepełnionych zdrowiem, szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Tego życzą syn Mariusz z żoną Danutą, córka Mariola oraz wnuki Rafał, Patryk i Oskar. Swoje urodziny świętuje też Władysław Szymik z Cieszyna. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń oraz wielu wypadów do Szczewnicy. A tego wszystkiego życzy córka Marta z rodziną. No i już słuchamy pieśniczki. Siadamy przy rodzinnym stole, bo to szczególny jest Twój dzień. Już oczka mrugają w rosole, a na torcie pyszni się krem. Prezenty, życzenia, owacje, niech gwiazdka nie zagaśnie przez 100 lat, a róże jak zawsze w wazonie i wszyscy śpiewają tak. Życzymy Ci, życzymy szczęścia, niech Bóg w opiece ma Twój dom. Na wszystkich życiowych zakrętach podaję swą ojcowską dłoń.
życzymy Ci, życzymy szczęścia. Bez Niego jest tak trudno żyć, więc spróbuj słowa te pamiętać na wszystkie zwyczajne dni. Toastom dziś nie będzie końca, ze szczęściem się nie trzeba przecież kryć, bo w lampkach są promyki słońca. Ze słońcem weselej żyć. A kiedy śpiewy już umilkną, kolejny się rozpocznie znowu dzień. Pomyślisz, że warto z rodzinką raz w roku swój przypomnieć wiek. Życzymy Ci, życzymy szczęścia. Niech Bóg w opiece ma Twój dom. Na wszystkich życiowych zakrętach podaję swą ojcowską dłoń. Życzymy Ci, życzymy szczęścia. Bez Niego jest tak trudno żyć, więc spróbuj słowa te pamiętać na wszystkie zwyczajne dni. A teraz my, korzystając z okazji, że był Dzień Ojca, chcemy złożyć wszystkim ojcom, wszystkim tatusiom najserdeczniejsze życzenia. Te życzenia składa cała ekipa programu Niedziela po Naszemu. I to już wszystkie życzenia. Żegnamy się z Wami z restauracji Gospoda w Niewiadomiu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Wiesz co, ja też zauważyłem, że tu idzie obejrzeć sobie na dużym ekranie relacje sportowe, żurla z piłki nożnej, no. Andrzej, ja mam inną propozycję, obych coś zjadła i tak wyczytała w tym menu. Co tam masz? Rolada wołowo. To jo. Albo udko z kaczki na przykład. To już zamawiamy? Ty rolada, no to no. Ja udko z kaczki. Widzisz. Dobra, zamawiamy. Chyba, że jeszcze coś innego. Dużo fajnych rzeczy tu mają.